the power and enjoy the dance hour. You're now entering the world of today's technology. This is a special tribute to all the party people around this planet. Welcome to the world of rhythm and dance with me. Tonight is the night. Takim oto przebojem rozpoczęliśmy dzisiejszą, moi drodzy, audycję, no sobotnią audycję, która rozpoczyna się zazwyczaj o godzinie 18, tak też jest dziś, a nazywa się, niech to dzisiaj będzie Radio Party, dlatego że mam dla Was informację dość, myślę, pozytywną. Dla wszystkich, którzy nas słuchają od jakiegoś już dość długiego czasu, to jest informacja oczywista i jasna. Dziś program do 23:00, najbardziej roztańczony na krainie i na pałkach na 107,5 FM, ale również dzisiaj swój program nadajemy w zachodniej części województwa mazowieckiego, w Popradiu na 92,8 FM. No i wszystkich, którzy nas słuchają również właśnie na Mazowszu, serdecznie z tego miejsca już teraz pozdrawiam. Program oczywiście jest bardzo taneczny, roztańczony. Będziemy grać dzisiaj dla Was przeboje i muzyczne lat 80. i 90. Będzie też coś na pewno z Italo Disco. Pojawi się też sporo przebojów polskiej muzyki tanecznej z nurtu Disco Polo. Kto dziś ma jakąś imprezę, jest w domu ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi, no to koniecznie zostańcie z nami, bo przez 5 godzin będziemy grać dla Was właśnie tylko i wyłącznie kawałki taneczne. Kontakt z naszym studiem również będzie dzisiaj możliwy za sprawą wiadomości tekstowych oraz oczywiście za sprawą telefonów, ale o szczegółach jeszcze na pewno będzie okazja nieraz powiedzieć. Jeszcze raz dzień dobry. To jest audycja Radio Party, niech tak dzisiaj się nazywa. Gramy. Radio Party rozkręca Marcin Małecki. A co prawda już wakacje się skończyły, ja z tego wszystkiego na początku, z tego zamotania i zakręcenia zapomniałem nawet się przedstawić. Marcin Małecki, będę Wam towarzyszył do 23:00. Dzisiaj przypominam, program najbardziej roztańczony na krainie i na pałkach i w zachodniej części województwa mazowieckiego, nadajemy do godziny 23:00. Także tak to wszystko wygląda, można już do nas wysyłać wiadomości tekstowe, jeśli macie ochotę komuś coś fajnego przekazać, może jakieś życzenia, może jakieś pozdrowienia, może ktoś dzisiaj obchodzi jakieś imieniny, bądź też urodziny, są też przecież jeszcze na przykład rocznice ślubu, bardzo popularne, to takie właśnie życzenia można dzisiaj SMS-em do nas podesłać. Nasza bramka SMS-owa będzie czynna do godziny 22:30, zatem czasu jest sporo. Koszt wysłania jednej wiadomości to złotówka i 23 grosze, a numer 71100. 71100, proszę napisać na początku w treści słowo naklo albo nakło, obojętnie naklo albo nakło, i takiego SMS-a wysyłamy pod 71100. Stali słuchacze już wiedzą dokładnie, o co chodzi. Oczywiście również będziemy dzisiaj odbierać od Was telefony. Nasz telefon stacjonarny będzie uruchamiany co 60 minut. Pierwsza szansa o godzinie 19, a numer podam troszkę później. Teraz zaglądam po raz pierwszy do bramki SMS-owej od kochającej Ani dla miłości mojego życia Mariusza Kufel z celi numer 18. Gorące całusy i uściski. Również pozdrowienia dla kolegów. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. Kolejne życzenia są urodzinowe dla mojej siostry Ewy Chrzan z Dąbek. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin składa Dorota z całą oczywiście swoją rodziną. Przyłączamy się do życzeń i też wszystkiego dobrego. No dzisiaj urodziny mieć to tak w sobotę jak przypadło, to naprawdę nic tylko imprezować. 14 września mój kochany obchodzi urodziny, więc też chcę jemu złożyć życzenia. To kolejna wiadomość, dużo zdrowia, miłości, oczywiście szybkiego powrotu
Tego życzy kochająca Nikitka i prośba o piosenkę dla niego, jakąś fajną mam wybrać, no coś na pewno wybiorę. Serdeczne pozdrowienia oraz namiętne pocałunki dla mojej kochanej Patrycji przesyła Kapsel, kocham cię wariatko i tęsknię. Mamy też pozdrowienia dla straży OSP z Kcyni, życzę strażak Janusz ze Stalówki i może moi drodzy jeszcze, dwa SMS-y. Wszystkiego najlepszego w dniu jutrzejszych urodzin kochanemu mężowi Piotrowi, tego życzy żona z córkami, kochamy cię tato. I ostatni, jak obiecałem, Łukaszku, najdroższy, niczym się nie przejmuj, ja jestem z tobą i zawsze będę. Nie ma takiej siły, która mogłaby to wszystko zmienić. Kocham cię nad życie, twoja Asia. Jeszcze raz przypominam, 71100 to numer naszej bramki SMS-owej. Napiszcie na początku słowo naklo albo nakło i dalej treść, którą mam akurat ja dzisiaj przeczytać na naszej radiowej antenie. Koszt to tylko złotówka i 23 grosze. No i też jesteśmy ciekawi, kto nas podsłuchuje właśnie w Popradiu, na zachodnim Mazowszu. Przypominam, tam też dzisiaj tak testowo nadajemy ten właśnie program. No i twórcy tego radia są ciekawi, czy taka forma rozrywki, w cudzysłowie oczywiście nazwijmy to sobotnia, sprawdzi się właśnie w tej stacji. Napiszcie, wiem, że na fanpage'u facebookowym właśnie tej stacji również pojawił się specjalny wpis i tam można swoje komentarze wysyłać. I czekam też na SMS-y od Was właśnie z Mazowsza, gdzie nas słuchacie, gdzie nas odbieracie, może właśnie napiszecie też stamtąd. A to teraz będą kolejne numery, które dla Was dzisiaj przygotowałem. Zaczyna zespół Classic, teraz będzie po polsku, a później Marcin Siegieńczuk. Radio Party na 107,5 FM, 92,8 FM. Radio Party na 107,5 FM, 92,8 FM. Najlepsza roztańczona audycja na krainie i pałkach i na zachodnim Mazowszu. Radio Party na 107,5 FM, 92,8 FM. No i tak jak obiecywałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, będzie dużo muzyki Italo Disco z lat 80., będzie dużo przebojów tanecznych lat 90., czyli te eurodance'owe słynne przeboje, które znacie, a być może dopiero je poznacie na naszej radiowej antenie. Będzie też troszkę Disco Polo, to sobotnie wydanie audycji Radio Party. Dzisiaj tak się ono nazywa, dlatego że nadajemy na antenach dwóch rozgłośni. Dzisiaj gościmy na antenie Radia Nakło na 107,5 FM i w Pruszkowie w Popradiu na 92,8 FM. Czas powiedzieć troszkę o tym, co napisaliście do nas. Oczywiście do naszej bramki SMS-owej wysyłacie wiadomości tekstowe, ale również niektórzy z Was piszą chociażby na Facebooku. I tak Beata napisała, że mam pozdrowić wszystkich słuchaczy oraz wuja Piotra Kujawkę, moją mamę Elę, bo podobno Beata jest w szpitalu w Szubinie i ma problem tam z internetem i nie może nas podobno podsłuchać. No ale w Szubinie przecież też zasięg jest radia FM-owy, więc żadnego problemu raczej z tym być nie powinno. Pozdrowienia dla siostry Kasi oraz dla Krześniaka Mateusza z Orla, myślę siostra Wiola, która napisała do nas z Mroczy. Mamy też pozdrowienia dla cudownego kierownika Nocnej Zmiany w Lisim Ogonie, składa cała rozdzielnia Walczymy do Rana i prośba jest o piosenkę Ona jest taka cudowna. Wczoraj mogliśmy na żywo wysłuchać zespołu Piękni Młodzi i właśnie ten kawałek też jak najbardziej pojawił się właśnie na żywo. Dla Beaty Wawrzyniak kolejna wiadomość i Beaty Erdman na ich imieninki życzenia ślą rodzice i siostry, a dla pani Erdman szwagier z całą bandą wysyła życzenia i 100 lat i dużo, dużo kasy. Andrzejku kochany, jeszcze trochę i będę musiała iść do lekarza, tylko ty, a 19 września 2 lata mija skarbie. To twoja Ruda napisała, to pewnie jakaś rocznica się szykuje. Pozdrowienia dla Michalinki oraz wszystkich znajomych życzy mąż Darek, a wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i imienin dla Doroty z Samoklęsk składa Angelika wraz z Tomkiem. Mamy też pozdrowienia dla Panoramixa z Włodzimierzewa od Emilii i Rafała. Nie pij bez nas, jeszcze jest taki postscriptum, no sobota to można powiedzieć, że to jest taki dobry czas na to, żeby faktycznie wypić jakąś mocniejszą herbatę, jak najbardziej pobawić się z nami, po to jesteśmy dla Was. Kolejne życzenia będą najserdeczniejsze z okazji zbliżających się urodzin dla Reni
Golata, dużo zdrowia, uśmiechu, siły, by stawiać czoło przeciwnościom losu, miłości, wiary w siebie i lepsze jutro przesyła siostra Gośka z mężem oraz siostrzenica Nati. Kolejne życzenia, wszystkiego najlepszego, zdrowia, spełnienia marzeń dla Eugeniusza Sobczak z okazji urodzin od żony Elżbiety, dzieci Kamili, Iwony, Michała, synowej Natalii, wnuczka Jakuba i znajomych 100 lat. Gorące pozdrowienia dla Adama W. przesyła dziewczyna Asia. Zmień się, chłopaku, proszę cię, bo inaczej będzie między nami słabo. No to przesłanie naprawdę fajne. Zmień się, chłopaku, bo dziewczyna Asia będzie musiała coś z tobą zrobić. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń z okazji trzecich urodzin dla najkochańszego wnuczka na świecie, Pawełka Siek, składają babcia Urszula oraz dziadek Marek Dorosz. Przyłączamy się do życzeń. To jak Andrzej z PKP, zapraszamy cię na grilla, Daria i Monia. Proszę, wakacje się skończyły, a wy jeszcze sobie grillujecie. No i dobrze, że z nami w tle. Pozdrowienia dla Moniki Kwiatkowskiej, tego życzy Janusz Strażak ze Stalówki i specjalnie dla kochanej Magdy od Łukasza, proszę o piosenkę zespołu MIG. No dzisiaj chyba jakiś kawałek na pewno zespołu MIG się pojawi do 23:00, to może jeszcze jeden SMS z okazji 18 urodzin Patrykowi Czerwińskiemu z Kcyni. Spełnienia marzeń życzy Liwia, Fabian, Kuba, Leszek, Wera i Monika. Jeśli chcecie do nas napisać, zachęcam i zapraszam. 71100 to numer naszej bramki SMS-owej. Proszę na początku napisać słowo naklo albo nakło, naklo albo nakło, potem treść pozdrowień i pod 71100 za złoty 23 takiego właśnie SS-mana wysyłamy. They told me not to bring you home to mama. Radio Party na 107,5 FM, 92,8 FM. Kocham z całego serca, kocham i nie chcę przestać. Kocham, wiesz doskonale, że kocham, no kocham. A wczoraj oczywiście pojawił się zespół Piękni Młodzi na specjalnym koncercie w Nakle nad Notecią w amfiteatrze. Było naprawdę pełno, było sporo osób. No i przy okazji tego właśnie numeru bardzo fajne zdjęcia można sobie zobaczyć na oficjalnym fanpage'u formacji Piękni Młodzi. Jak wyglądało Nakło, jak wyglądał amfiteatr nakielski, ile osób się bawiło przy tych właśnie piosenkach. No to jak jesteśmy przy okazji polskich przebojów, to myślę, że wracamy do muzyki tanecznej lat 90. Polskie przeboje też wtedy królowały na parkietach. To jedna z przedstawicielek, Kasia Lezing.